Wszystko zależy od tego, czy nasze bezpieczeństwo, które potrafiliśmy sobie wypracować, z pewnym, można powiedzieć, benchmarkiem rynkowym, i to jest dostrzegane w Europie, ale czy kraje, które są w regionie, będą potwierdzały zapotrzebowanie na gaz, który możemy dostarczyć przez naszą infrastrukturę, na przykład w postaci jednostki regazyfikacyjnej, czyli statku wielkiego, który gaz płynny przetwarza na gaz w formie gazowej, tak, i zostanie to wtłoczone do polskiej sieci gazowej. Taka jednostka ma być posadowiona w Gdańsku, takie decyzje już są podjęte. Jest tylko kwestia tego, w jakiej skali ta jednostka zostanie zbudowana, czy jedna, czy dwie, ponieważ chodzi nie tylko o nasz rynek, tutaj sobie poradzimy jedną jednostką, ale gdyby było większe zapotrzebowanie, te procedury zgłoszenia na to zapotrzebowanie zostaną ogłoszone w tym roku, w pierwszej połowie, i jeśli to się potwierdzi, możemy zeskalować ten projekt, zwiększyć o drugą jednostkę i odpowiedzieć na potrzeby regionu. Dzisiaj ten głos Polski jest tym głosem decydującym. Bardzo często w debatach zabieramy głos jako pierwsi. To jest takie może symboliczne, niemniej jednak pokazujące, że jesteśmy liderem dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym, o energetyce, że poważnie do tego podchodzimy, że nasze projekty to są projekty, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, że jesteśmy dobrzy, jeżeli chodzi o energetykę, i rozumiemy ten świat i możemy się dzielić z innymi państwami europejskimi. Na dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi ze wszystkimi ministrami do spraw energii w Unii Europejskiej. Te propozycje, które są forsowane, są z nami konsultowane, jesteśmy poważnym partnerem, co też wzmocniło naszą pozycję jako eksperta w energetyce. Polska jest już niezależna i to trzeba sobie jasno powiedzieć, i to była długa praca i duża determinacja temu towarzyszyła, żeby tak było. Inne kraje też mogą być niezależne. Oczywiście trzeba do tego zbudować infrastrukturę, co zajmuje trochę czasu. My służymy pomocą, służymy doświadczeniem, służymy swoją infrastrukturą na Bałtyku, która ten gaz może dostarczyć. Jeśli będą takie decyzje, Polska wie, jak to zrobić, Gaz System wie, jak budować infrastrukturę, wiemy, jak pomóc, absolutnie jest to możliwe.